Siemano, witam Was na warszawskiej Pradze. Jest to miejsce, gdzie się urodziłem i wychowałem, także bliskie mojemu sercu i miejsce, do którego Was zaraz zaproszę, tak samo jest mu bardzo bliskie, czyli Lodziarnia Palone. Według mnie najlepsze lody w Warszawie, możliwe, że i najlepsze w Polsce. Zobaczymy, jak się je robi za sekundkę. Pozdro! A więc jesteśmy na miejscu, to jest Dagmar. Cześć Dagmar. To jest Bartek. No, ogólnie jest to szefunciu całego konceptu Palone, czyli miejsce, do którego mam mega duży sentyment. Jest to na Pradze Północ, w sumie założyłem czapeczkę. Dobra, i będziemy robić lody śmietankowe, tak? Dobra. Tutaj, to jest nasza baza. Nie zdradzamy. Nie zdradzamy składników bazy. Ty, no bo CXL, ale masz naprawdę najlepsze lody w Warszawie, więc też bym nie zdradzał. I teraz przelewamy tutaj pewną ilość. Odpowiednią porcję. Czyli dekstroza, z tego co mi kiedyś opowiadałeś, lepiej się zachowuje podczas mrożenia. To jest zupełnie inny cukier. On ma niższą temperaturę mrożenia i jest bardziej słodki niż sacharoza. I śmietanka. No to w sumie i tak mamy odmierzoną porcję, nie? Dobra. Ten Dagmar, co do której dziurki? Czyli to przekręcam. Prawie zepsułem, ale spoko. To jest kwestia składników i proporcji. To jest matematyka i chemia. Musisz się zgadzać co do grama, musi się zgadzać stopień zmrożenia. Widzieliście, jak się robi lody w Palone? W sumie tak, żebyście nie czuli się zawiedzeni. Może Dagmar podzieli się jakimś patentem, co można zrobić, żeby zrobić dobrego loda w domu. Wiadomo, że tu masz do tego maszyny, to one są troszkę lepsze, ale może na domowe warunki. Myślę, że w domu lepiej zrobić sorbet. Sorbet? Przede wszystkim używacie świeżych produktów, owoców, cukru. Wtedy będziecie zadowoleni. Ale to jaki sorbecik? Zamrozić owoce, je przemielić z białkiem, coś w tym stylu? Myślę, że to jest głównie cukier, tak? Aha. Więc po prostu w odpowiednich proporcjach cukier znajdziecie dużo przepisów w internecie po prostu. Spoko. Tak czy inaczej, dzięki za zaproszenie. Naprawdę odwiedźcie Palone, bo z ręką na sercu są to moje ulubione lody. No jak ja mieszkałem na Pradze, to wpadałem tutaj codziennie, mój zestawik, porcja lodów i kawa, to coś co budowało, dlatego wieście mi warto. No i oglądajcie mnie następnym razem. Pozdro!